Ladies and gentlemen, welcome on to the Topsy Show! Cześć wam! Hej, hej! 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 Co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy test nowych dziwnych owoców! I na pierwszy rzut mamy taki fajny owoc. Uwaga, uwaga. Co my tu mamy? Taki fajny owoc, który się nazywa... Hermoja! 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 Zobaczcie, to wygląda jak jajko smocze. Tak, ochrzcimy tą hermoję jako jajko smocze i będziemy wyjadać małego smoka z środka. Jaje smocze, a żeby otworzyć jaje smocze, potrzebny nam jest... nóż! I... proszę bardzo! Mamy deskę, mamy nóż i mamy hermoję! Czy to jest jeszcze dobre? Dlaczego nam zawsze wychodzą zepsute owoce? Zepsute owoce! Tak, bo on się raz rozsypuje. A wygląda to tak. To miał być bardzo smaczny owoc i on miał smakować jak banan. Ale mimo wszystko chyba spróbujemy. Ja nie chcę spróbować, dziękuję, dziękuję. Nie? Problem tych dziwnych owoców u nas w kraju jest taki, że one pochodzą z daleka i leżą potem w sklepie bardzo długo. Tak. I jak się kupi, to już niestety, ale mogą być przedojrzałe albo... zepsute. Zepsute. Zagrzybiałe. Uwaga! Tam, tararam! Tak, przedojrzały owoc. Jak chcesz, możesz spróbować trochę. Nie, ja nie chcę, ja się boję. No faktycznie, jest podobny, jest taki waniliowy smak. Ale już jest taki zepsuty, czuć, że jest zepsuty. No niestety z innymi zepsutymi owocami, tak, które do tej pory mieliśmy, musimy na przyszłość przetestować i ten też jeszcze raz. I on smakiem ma przypominać, faktycznie, był tylko taki przedojrzały. Przypomina taki krem, wanilię, bitą śmietanę, bardzo dobry smak. Niestety nam nie wyszedł i był taki stary. Kryje się za rogiem, nowy, kolejny. Kaki! Pokaż, jak wygląda kaki! Tak wygląda kaki! Persymona, tak zwana. Zawiera witaminę A, C, jeszcze D i inne tam. Dobra, ważne jest, jaki jest smaku, a nie co zawiera w środku. Próbujemy kaki. Jak pomidora można zjeść, on wygląda podobnie jak pomidor, ale wystarczy go przekroić, umyć skórkę. Umyliśmy już. Przekroić i zjeść razem ze skórką. Najpierw pozbędziemy się. O, wygląda nawet na. Spróbuję. Ja sobie też ugryzę. Ale to jest dobre. No. No. Ja jestem w wielkim szoku. Szoku. Kaki jest idealnie słodkie. Nie za słodkie, nie za gorzkie. Miąż kaki. I kaki jest naprawdę dobre. Ugryzione kaki. Bardzo dobre kaki. No bardzo dobre. Czyli teraz już mamy dwa ulubione owoce. Granat i kaki. Tak wygląda ogonek. No i kolejny ciekawy owoc, warzywo, to jest kiwano. I mówi się na to też ogórek kiwano, ogórek afrykański. A wygląda tak. Wygląda jak owoc kaktusa. On jest dość trochę taki ostry. Dobra, gotowa? No to jedziemy, wzdłuż. O, miękki.
wszyscy. Ojej. Wow. No, no, no. Fantastico. Widzicie to? Jaki kontrast, zielony w środku, pomarańczowy na zewnątrz. Ogórek kiwano. I co, spróbujemy? Takie nasionka wylatują. Jak się ściska. Jak smakuje? Dziwnie. Jak ogórek, czy? No tak. Przypomina ogórka? Jest kwaśne, słodkie? Trochę kwaśne. O, i to są takie nasionka, które łyżeczką można wybrać z środka. Próbujemy! Ale faktycznie smakuje jak taki rozmemłany ogórek, nie? Jak ten miąższ z ogórka. Z ogórek i w środku jest taki miękki miąższ. Ogórek kiwano. Jest dobry. Można sobie siedzieć wieczorem i wyjadać miąższ z ogórka. Dobra, co my tu jeszcze mamy? To jest sweet tamarind. Sweet tamarind. Thailand. Produkt o Thailand. Z czym pochodzi? Z Tajlandii. Dziwne. To jest tak zwany tamarindowiec indyjski. Z rodziny popopaty. Ale fajnie. Dużo tego. Wow, wow, wow. I co teraz? To ma smakować jak śliwka. Więc słodkie, bo to jest wersja sweet tamarind. Uwaga! Co to ma być? Zobacz, wyjmij z środka. Sweet tamarind prezentuje się. Klejące! Prezentuje się, tak. A! No i tu mamy sweet tamarind. Wygląda ciekawie, skorupka i skorupkę się rozwala. A! Ja już mam otwarte. O! To wygląda jak robak. To wygląda jak robak w środku. A to wygląda w środku, tak. Jest mięciutkie. Klejące. Tak. Już ja mam już klejące palce od tego. Takie długie, miękkie. I w środku ma pestkę. Albo pestki. Wiem, że niektórzy jedzą z pestkami, a niektórzy bez, bo tam w środku podobno jest pestka. Ta-da! Pestka. Tą resztę można włożyć do buzi. Chcesz? I zjeść. I podobno smakuje jak... śliwka! Naprawdę dobre? O, pestka z środka. Wygląda tak. Też jest klejąca. Są dobre. Jak śliwki. Tak to wygląda. A, pestka wyleciała. Pożeracz. Pożeracz słodkich tamarindów. Fajne, ale nie aż takie smaczne, żeby do tego wracać, nie? Słodkie. A można się bawić. Można się tu bawić. Klejcie z zabawką. Tara, test zabawki. Dobre, fajne.